Ellen, no już nie kojarzę ludzi. Trudno, żebym kojarzył. Kastomki? Chyba, no bo gramy chyba kastomki, kurczę, bo to jest chyba takie przyjemniejsze. Ale boję się, że ktoś będzie budował jakieś kontry dla mnie czy coś. Zacznijmy od druidów, nie? Tym bardziej, że są dwie zaklinaczki. Tutaj, na dzień dobry. A już tak, już znam jakiś pomysł. Dwóch druidów, cyk, cyk, cyk. Już taka wiedza, kurde. Ogarniam. Odrobinkę. Dasz radę, dziewczyno, dasz radę. Zaraz ci znajdę koleżankę. Jaram się, bo to ciężko mi znaleźć grę, która by wzbudziła moje zainteresowanie, nie? A to ma takie... daje takie poczucie, że to jest gra taktyczna. A przy okazji... szybkość ruchu. Czy to ma sens? Chyba wolę pancerz. Też pewnie pancerz będę trzymał. Daje poczucie satysfakcji. I przy okazji... odpada ten taki... odpada ten aspekt charakterystyczny dla karcianek. Mechamistrz. Czy by chcieli... Dobra, spróbujmy tak. Jeszcze tego gościa sobie wziąć. Może zagrajmy tak nawet. I zobaczymy. Bo w karciankach jest tak, że macie deki porobione w sieci i sobie ludzie ściągają i grają, nie? Natomiast tutaj jest... To łączy czynniki losowe. To tak trochę łączy... łączy to, co dostajemy w przygodach Hearthstone'a, gdzie dobieramy karty co rundę losowo. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to ekscytuje. A to jest pewnie kolejna gra, która została stworzona przez community, nie? Claymore'kę chyba sobie weźmiemy. Wydaje mi się, że to ma najwięcej sensu. Tak. No dobra, może level teraz. Też się muszę też nauczyć, jak tu inwestować w te rzeczy. Szkoda, że nie ma druida, kurde, jakiegoś. Co by tu zrobić? Chyba rycerz chaosu ma sens, ale i tak kupię tylko jednego. Mogę postawić drugą dziewczynę i sobie zrobić oszczędność, ale po co? Rycerz chaosu. A może weźmy tego, Pudża. Nie pomyślałem, czy tu są jakieś synergie. Ale co to jest w ogóle za ziomek? Zobaczymy. Nie ma żadnych synergii teraz, zakładam. Ten asasyn tutaj tnie. Wydawało mi się, że między tym asasynem i tym pudżem powinna być jakaś synergia, ale... może jestem w błędzie. Trzeba by też inaczej ich ustawić, nie? Poza tym to jest też tak chyba, że porażki nie dają takiej... Dobra, więcej many z ataków. To zrobimy tu, to zrobimy tu. To nie ma znaczenia. Mamy sklepik. Okej. Nie ma tu nic, co można by zrobić, kurde. No ale możemy zostawić taki skład na początek. No zobaczymy, co się będzie działo. Nie widzę tu nic, co warto byłoby jakoś super zainwestować. 3 na 3, no może level, ale czy bym zrobił? Level? Nie zrobiłbym. Nawet jakbym zrobił, to mi nie było stać na następną jednostkę. Dobra. Bo oni się skupili, kuźdę, na jednym celu, nie? Luna, znaczy, ten, no dobra. Tu więcej many. Więcej many robi robotę chyba, nie? Och, dobrze. Dobrze, dobrze. Ten przedmiot dobrze zrobił. Jak ona się nazywa? Lunara? Czy nie, zaklinaczka po prostu. Wszystko mi się z WoWem kojarzy. Dobra, zaklinaczka jest. I co ona robi? A, leczy wszystkich sojuszników w obrębie czterech pól. No dobrze, 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 dobrze. No tutaj nic nie widzę. No dobra, mamy Pudża drugiego. Jocie, i trzeci. Ale kurde, sukcesy. To się już poszczęściło się trochę na mnie. Dajmy drugą. To się nie będzie stakować, no ale przynajmniej miejsce na polu. Może trzeba było kupić coś innego. Na przykład... synergia! Jak na szybko wykupiona synergia.
Bardzo dobrze, ta dziewczyna, ona będzie miała więcej many, będzie mogła leczyć zaraz, może tutaj nawet. A coś tam leczy już chyba, nie? Kurde, patrz, trzymaj się, staruszku. Dobrze, 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 kroicie tu. I asasyn tam robi swoje. No ma to sens jakiś, no. Kurde, patrzcie, żeśmy jednostek zachowali. Dobre przedmioty. Koniecznie by mi się przydał jakiś drugi druid. Łowca nagród jest. Jest jadomanta. Kurde, tylko że 10... No ale nie, no trzeba kupić. Chyba, że zablokuję sklep i kupię ich w następnej rundzie, nie? Ma to sens? Chyba ma. Ma chyba to sens. Na razie wygraliśmy tak dosyć lekko, to może... Nie wiem do końca, jak ten sklep. Mówicie, żebym teraz kupił. To nie stracę przychodu. No ale wydaje mi się, że się po walce nalicza ten przychód, więc... No dobra. Dasz radę, kurde, załatwili mi Lunarę szybko. Dobra, czy... Ach, cholera. Nie dało właśnie... To chyba źle zrobiłem, chyba źle, że posłuchałem państwa, bo teraz bym dostał bonus, a tak nie dostanę. Ale tak myślałem, że tak będzie. Postanowiłem zaufać, to był błąd. Dobrze, zróbmy to troszkę inaczej, ustawmy się jakoś... Można raz zakręcić, może coś będzie... O, proszę. Warto było. Zdecydowanie było warto. Dwugwiazdkowa Lunara, szybko man... Nie Lunara, tylko kurde zaklinaczka. Lunara to schodca jest, nie? Dwugwiazdkowy pucz też robi swoje. Dobra, też chyba zacznę, bo do tej pory próbowałem trzygwiazdkowe postacie kupować jak najszybciej, a to chyba nie ma sensu na dłuższą metę. Tak, Lunara to z HS-a, no chyba się z niej... No właśnie, Hotz, kurde, mógł też mieć autoszachy, a... O, jadomanta, proszę. I teraz tak, możemy level dokupić, tylko czy to będzie miało sens? Bo stracę, no ale mam postać, mogę postać kolejną włożyć tutaj, nie? Jak już tak zrobiłem, to sprawdźmy jeszcze to. Kolejną Lunarę na razie, czy warto to kupować, żeby było, żeby stało? No niech będzie, niech ma. Lunarę, znowu mówię Lunara. A to ciekawie się rozstawiło. Ten asasyn niestety łomot dostanie z tego powodu, że tak się rozstawiło. Ale tamten za to tam nieźle pociął. Ale trzeba było kupić jakąś inną postać, żeby tą synergię uzyskać. No dobrze, dobrze. Zaraz spróbuję to jakoś. Wygrywam, więc może warto trochę pooszczędzać, nie? Bo ci dwaj to tak niepotrzebnie, a tutaj w ogóle nie mam tych. Bardzo bym chciał drugiego druida, drzewiec by się przydał. Jakby mi się trafił jakiś drzewiec, to bym go od razu kupował, ale... No ale nie mam, nie? I tutaj 11 złota jest. Kurde, ja bym tak sprzedał to, przewinął raz. Zrobimy tak. I raz przewinę. Może akurat no, łowca nagród się trafił. No i dobrze, nie? To się znowu, tylko że teraz jesteśmy 9, to tak słabo to wygląda. Jest kolejny pucz, ale... Kurde, straciłem, trzeba było może czarta kupić, nie? I żeby zapełnić miejsce na stole. No ale z drugiej strony mam te dwie... O kurde, walcz, walcz młoda! Tak jest, leczysz się, dobrze, 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 dobrze. Asasyn tam kroi plecy. Kurde, padła mi, ale to nie szkodzi, to wyczyszczone. No. Dobrze jest. Zastanawiam się, czy tego czarta warto. Tak, bo to jakąś synergię stworzy mi dodatkowo, nie? To jest synergia kradzieży zdrowia. Ua, ua.
Kradzież zdrowia wydaje się ciekawa. Tą dziewczynę trzeba jakoś chronić, bo tutaj może drugiego tanka. Co to w ogóle jest za postać? To jest pancerz, to jego do przodu trzeba dać, nie? O, ja cię kręcę, no i drzewiec jest. Zastanówmy się, czy drzewiec... Jak to jest, że oni więcej sobie dają tych, nie? No, to ten powinien dostać dwie gwiazdki na początku walki. Zobaczymy. No tak jest, i drzewiec ma dwie gwiazdki. Tak, 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 te druidzi ciekawie działają. To już pamiętam, dlaczego w tamtej rundzie koleś miał trzygwiazdkowego druida tak szybko. Musiał mieć po prostu synergię jakąś. Nie? No, z druidami jest ciekawie, no dobrze. Kolejną zaklinaczkę, tak żeby ją budować pod trzy gwiazdki. Nie wiem, czy to... Okej. Szybkość ataku, wojownicy... Dobra, zrobimy to. Dokupimy sobie tę zaklinaczkę. I więcej chyba nie ma co wydawać. Już teraz dostaniemy bonusy to. I co mamy? Wyrwi drzewy, slarki... to chyba level, nie? O, i teraz mamy synergię tu, plus mamy jakiś przedmiot, to jest glass cannon, mówią mi tutaj ludzie, więc zostawimy go gdzieś z tyłu. Coś jeszcze w sklepie było ciekawego? Chyba nie. O kurde, ale z tyłu asasyni wskoczyli ładnie, ale akurat na tego najsłabszego skoczyli. Ajejejejej. Ale pucz, patrzcie, jak się tutaj broni skubany, nie? On tu wytrwa. Ci asasyni bardzo ostro tam wbili na tylną linię, ale to niewiele mu dało. Dobrze. Teraz tak, teraz chyba warto trochę pooszczędzać. Mamy akurat 20. Cholera, ale Lunara jest kolejna, no to teraz ja pierdzielę. No dobrze, to kupmy, bo to no głupio nie wydać, nie? Chociaż to jest jeden, no to może co zainwestować w... Mamy dwie opcje, albo zainwestujemy sobie w... raz w level i raz w obrót. Może ten obrót był bez sensu, ale trochę w level. O cholera, ja cię kręcę, trzy gwiazdki ogra. Jak to się tutaj wydarzyło? I on jeszcze w pierwszej linii jest. Na szczęście tam asasyn wszedł trochę na tył i robi. A, porobią go. No to nie wystarczy. Nie wystarczą te trzy gwiazdki, nie? Na jednej postaci. Okej. Tutaj widzę, bardzo oszczędza ten... To jest chyba jakąś... Ma jakąś przemyślaną taktykę, że nie przeszkadza mu to. To jest właśnie też ciekawe, że... Te przegrane walki na początku nie oznaczają końca. To nie ma takiego snowballa chyba. Efektu snowballa. No i 21. Luna kusi, ale to nie w tym... Nie w tej rozgrywce. W poprzedniej była bardzo potrzebna. Chyba ten jest też całkiem spoko. Obrażenia 68 na sekundę. Wyświetlmy sobie to, bo to jest... Łowca nagród robi najwięcej. I czart, ale czart też nieźle robi, nie? Ten ma tutaj... No dobra. A to z tym walczyłem. On ma tych asasynów, którzy wbijają od tyłu i robią to bardzo skutecznie, ale... no właśnie. Zaklinaczka jest dobrze pilnowana i to niewiele mu daje akurat. Okej. Zastanawiam się, czy temu czartowi by się nie przydał przedmiot taki, który manę przyspiesza, ale chyba nie. 22. Czy tu jest coś do wydania? Czy możemy jakąś synergię dodatkową zrobić? Na pewno chciałbym druidów jeszcze, gdzieś tam dalej. Druidów albo może... Chyba druidów, no. Dobra. Ten byłby ciekawy. Nekrofos.
Mamy 31 punktów. Dobra, oszczędzamy. Oszczędzamy, nie? Nekrofos fajnie pasuje z tymi. Drzewiec też, kurde. Nie no, trzeba kupić tego drzewca chyba, nie? A, shit. Sam nie wiem. Dobrze zrobiłem, że go kupiłem? Wziąłem, no. Ten tutaj, kurde, tankuje bardzo ładnie, ale leczą tu ładnie też. O cholera. Dobra, dobra, nie ma dramatu. Mój asasyn robi z tyłu, ja cały czas zapominam, że on tu jest i działa. Zaklinaczka leczy, dobrze, ale cisną. Dobrze sobie radzą, jest w porządku. Jest w porządku. 7 razy z rzędu żeśmy wygrali. Okej. 30 złota, a bo to jeden, dobra, to i tak naliczy mi bonus, w porządku. Czyli 29 można mieć i to... 41 mamy. Król pustyni. Prorok natury, trzeba go kupować, nie? Bo to jest kolejny druid. Tylko, że... Kupmy go. Kupmy jego. Może level też. 30, kurde. Przewinąć raz, czy zostawić sobie tą oszczędność? A wsadziłem go, pierniczę. To źle go postawiłem, bo już tak na szybko, nie? Ale... To i tak nie budowało jakiejś większej synergii, ale to nie ma tragedii, bo to... Kurde, zabili mi tą. Zaklinaczkę. Ale tu chyba najmocniejszych mam jeszcze ziomków. Tych dwóch. Tak liczę na to. O kurde. I on ma haka. No dokładnie to są jakieś postacie, kurde, ukradzione z WoWa. Mogłem poczekać, bo są moby. To prawda. Mogłem, ale no nie potrafię jeszcze tak rozpoznać tego. Jednostka atakująca szamana. Dzikie. Jednostki nakładają efekty krwi. To zbroja ostrzy jest całkiem spoko. Dobrze mi działała poprzednio. Założę na tego druida. Muszę zobaczyć, co to... Muszę się przyjrzeć też tym jednostkom. Co one potrafią, co one robią. Łowca nagród kolejny. Czy tu warto wydać? To jest tylko jeden punkcik, nie? Smoczy rycerz, czy może jego? Ale on w ogóle z niczym się nie kombi mi tutaj. Dobra, kupimy go, bo to nie szkodzi. On przywołuje małego drzewca, tak? Dobrze, 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 dobrze. On przywołuje tego małego enta, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. O kurde, bardzo ładnie, chłopaki. Dobra robota. Widmowa zabójczyni. Też gdzieś tu trochę by pasowała do tego. Czy drugi asasyn miałby sens w takiej... Ten smoczy rycerz do niczego nie pasuje do synergii. Widmowa pasuje trochę. Ale nieważne, to już za krótko myślałem. Znachor. Kieł też właściwie pasuje ładnie. To jest wojownik. Żmij, znachor. Ta Luna. Lunę też lubię bardzo, bo ona z drugiego szeregu potrafi. I ona by akurat... Tylko, że... Musiałbym level zrobić, żeby to miało sens na dłuższą metę, nie? Ale dobrze, niech będzie tutaj. Ona powinna się kombić fajnie. Zobaczymy. Kurde, nie wiem, może dobrze, może źle myślę, może dobrze myślę. Ładnie tu stoją. O kurde, przyciągnęli mi ziomka. A teraz ten druid ma drugi poziom. No dobrze, okej. Okay. No tak, na pewno potrzebujemy jeszcze jednego druida. Czwórkę druidów byłoby super, tylko nawet nie wiem... No dobrze, to idzie bardzo ładnie. Wszystko. Trzeba zrobić ten poziom. 53 złota mamy. Kupimy sobie łowcę nagród. 52 złota. Przewinę, żeby tylko sprawdzić. No kurde, obrońca drzewiec, no musi być, nie? No musi być, no musiał tu być z nami, no. No co mam wam powiedzieć? Sprzedamy Lunę na razie.
Ale nie dostał kolejnej gwiazdki druid. Jak to synergia? Ona nie działa, tak? Oni wszyscy mają po dwie gwiazdki, więc nie ma najsłabszego, tak? No dobrze, no trudno, no dobra. Dobrze myślę tą teorię? Tak, tak, nie, nie boję się kupować jednostek, staram się trzymać ten to 50 golda cały czas. $64, prorok natury, kupmy go sobie. Przewińmy i zobaczymy, co się wydarzy, nie? Czy co mógłbym? Kochanie, na pewno mógłbym ci przynieść, ale nie teraz, bo teraz to jest... Nie mogę po prostu się... To sobie zostawimy. Może jedno przewinięcie jeszcze? Tak z czystej ciekawości. Łuczniczka pasuje nawet. No tak nie przyglądałem się, bo mnie tutaj żona napadła. Ten asasyn ładnie tam kroi, tylko on kroi teraz tego... Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. O kurde, ult tam przyszedł. Ale dalej to spokojnie. Spokojnie. Druid dostaje gwiazdkę, bo on ma jedną, macie rację. Tak, dostaje. Ten bumpli też ładnie idzie, ale on ma mniej dużo złota. Ja mam ewentualnie okazję na inwestycje potem. I chyba warto level robić w takiej sytuacji. Weźmiemy zaklinaczkę, bo tutaj... No... I weźmiemy też pudża, bo to więcej niż 5 bonusu nie dostanę, prawda? Ach, zaszalejmy. Mamy tak, 8 sekund i weźmy lunę. Nie? No bo ona nam zrobi synergię tutaj do nieuchwytnego. Nie jest to jakaś super ważna synergia, no ale spoko, no. Okej. Okay. Zaklinaczki są super, jak mi się uda trzecią dorwać. Łowcy dostają, to łowcy to nie bardzo mnie dotyczy, szkoda, bo to fajne by było. No chyba ten sztylet trzeba wziąć, bo to nie było tu innego przedmiotu, który... by pasował bardzo. Nie wiem, komu go dać. Może... bez sensu. Na razie nie będę dawał. Pomyślmy, co tu się dzieje. 55 zł. Inwestować w level? Czy zrobić mały reroll? Okej. Okay. Zrobimy tak. Mamy zaklinaczkę kolejną. Nie będzie. Nie weszli, no ten sztylet tak... Sam nie wiem, komu go dać. No, ładnie, 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 ładnie idą. Ładnie idą. Bezużyteczny sztylet, ale no te pozostałe rzeczy też były bezużyteczne, moim zdaniem. Ale to głupio mieć przedmiot, który się do niczego nie przydaje, cholera. Okej. Okay. Mamy proroka. Mamy kolejnego pudża. Nie wiem, czy kupować kolejnego proroka. Na razie bym sobie podarował. Może raz przewinę. Kurde, może trzeba go było kupić. Fuck. Ale i tak nie miałbym gdzie. Samotny druid. Fuck, fuck, fuck. Dobra, spokojnie. Zalokujemy sobie. Nie ma co panikować, nie? Samotny druid to jest 4. To będzie 4. druid, nie? I zobaczymy, jak to zadziała. Tutaj ten ogr trzygwiazdkowy, ale jego już widziałem wcześniej i to mu nie pomogło za bardzo. Dobra. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. To zrobimy tak, że no tą lunarę trzeba będzie ją... Znaczy nie lunarę, tylko to trzeba sprzedać. Dobra, zalokowałem. Mamy to. Bo to jest też do walki wręcz chyba gościu stworzony, nie? Dajmy mu ten sztylet, może to będzie miał jakiś sens. Może niekoniecznie. 64.
Obróćmy raz. Obróćmy drugi raz. Zainwestujmy w level. Może jeszcze raz zainwestować w level. Kurde. Osiedz, coś tu chyba nie pykło, nie? W tym układzie, ale mam na tyle przewagi, że chyba nie muszę się przejmować. Coś zrobiłem źle? Dobrze. Dobra. Coś jakoś... No właśnie. O, tak miało być. Dlaczego tak się nie wydarzyło? O kurde, pucz był. Fuck. Dobrze. Obróćmy teraz. Shit. Nie bardzo wiem, jak sobie teraz poradzić z tym... Dobra. Coś jeszcze? Za dużo i za szybko. Dobra, mamy... O kurde, mamy tą zaklinaczkę z trzema gwiazdkami. Bardzo ładnie to wygląda. Ten asasyn się trochę miękki zrobił, ale druidzi ostro cisną. Te ultimate'y to zakładam, że są moje. Tym razem. Dobra, druidzi. Dobrze, zaraz będę zjeżdżał do 50 golda. No tak trochę, jakby ten późniejszy etap gry to jest taki moment, kiedy ja nie do końca wiem, co się dzieje i muszę sobie jeszcze dużo rzeczy uzmysławiać. Troll Wataszka, Kryształowa Panna. Mamy tak... Kurde, zaklinaczka ma 3. Czy warto by było, chyba warto tego Króla Pustyni zainwestować, bo on jest... tworzy mi kolejną synergię. Obrócimy jeszcze raz. Może być tak, nie? Czy mamy dwóch, którzy mają po 3 gwiazdki. Jest... Kurde, ale szybko zaklinaczkę załatwił. Ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. Jest spoko. Bardzo dobry pieniądz tu się zarabia teraz. No teraz no, będę inwestował w przewijanie tych postaci w level, no bo co? Trochę tu brakuje. No to jest w ogóle... Okej. Weźmy... 4 cele. Weźmy tą awangardę, nie wiem czy to... To dałem drzewcowi. Zaraz tu mi coś zostało. Chryste, panie. Trochę się gubię. I teraz tak, sklep. Tu nie ma nic ciekawego. Tutaj te kły i to w ogóle też ładnie wygląda, ale... 55. Dobra, resztę w level. Te przedmioty też chyba źle trochę są rozłożone. A może nie jest tak źle. No dobrze. Okej, ten się ustawił, to same mechy chyba, nie? Znaczy, właściwie to chyba gdzieś jest... Ajajajajajajaj. Dobra, ja mam te czary. Wydaje mi się, że one są dosyć korzystne. Kurde, ale walka długa. Ale chyba będzie przegrana. No, ach. Ciekawie. Kunka i łowca, mówicie. Kunka i łowca. Dobrze, no kunka i łowca, cholera, no niech będzie, no. Co my mamy? Ja jeszcze jakby nie znam tych... Jadomanta. Nie ma sensu. Likan. Królowa bólu. Prorok natury. Chyba nie warto tutaj. Tego druida dokupimy. Okej. Tu chyba jesteśmy dosyć spokojni, nie? Jeszcze na pewno trochę czasu mi zajmie nauczenie się tych umiejętności specjalnych moich postaci. To nie jest taka prosta sprawa skojarzyć, żeby ustawiać te postacie w oparciu o to,
w jaki sposób są zadawane obrażenia. Ten przywołuje tutaj, ten... No dobrze. Królowa Lican. Przewińmy to. Dobra, mamy samotnego druida. Teraz tak, czy proroka natury, czy to ma sens, kurde? Nie, bo oni już mają po 3 gwiazdki na dzień dobry. No nie, nie wiem, co tu dalej kombinować. W kogo? Ten tu jest... Dobrze. Wydaje się, że jest dobrze, ale... A w łowce przecież, oczywiście, że tak. Druidzi sobie dali radę. W łowce przecież mówicie wiele razy, ale nie widziałem tego łowcy do tej pory. To on tutaj stoi z tą jedną samotną gwiazdką, biedaczyna. Te synergie są chyba ok, one nie są tak w 100% tak, jakbym chciał. O, jest. To jest czort cienia? To jest to samo, bo kurde... A tak, no przecież, że tak. Strażniczka. Tutaj królowa bólu, ale... Krwiożerca. Ale niepotrzebnie tego druida kupiłem. Ale to nie szkodzi, nie? To zawsze można sprzedać. Ten tutaj jest dobry. Znaczy, tak mi się wydaje, że on tutaj mi trochę kuku zrobił ostatnio, ale... Nie? Tam gdzieś leczy. No właśnie, co tu się dzieje? Tak nie do końca. To są jakieś ataki obszarowe, które robią strasznie nieprzyjemne rzeczy i ja... Nie wiem zupełnie, jak sobie z tym poradzić, jak to... No facet ma dużo mocniejszy tutaj ten... Może jakoś rozdzielić ten... Jakoś to ładnie u niego działa. Co mi tutaj się... Co mi się tu nie sprawdza właściwie w tym składzie? Nie jestem do końca pewny... Właśnie nie wiem, co bym musiał wymienić, żeby to zadziałało. Pasywka łuskowatych, no. Nie wiem, czy tego druida kupować. Coś bym tutaj chciał, ale... Nie do końca wiem, co. Brakuje mi jednego zabójcy do synergii. Tego drzewca też bym chętnie sprzedał już teraz. Bo to z tego nic nie będzie. Tu już i tak zresztą te 3 gwiazdki się dostaje. Łyskowate, szaman, Maelstrom. To też już mam, ten Maelstrom, ale... Zróbmy to tak. Właśnie kolejny zabójca byłby bardzo... Może zamiast tego... Mirana. Co on ma? Ja też jakby nie pamiętam tego. On ma... Aha, on jest czarnoksiężnikiem. Raczej nic tu nie kupię. Bo nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Ale spokojnie, no. Kiedyś się dowiem. Kurde, jakie sarny przyleciały, ale to go nie uratuje. Tak, tak. Drzewo na 3. I ten też jest zupełnie, czyli król pustyni. Tego chyba trzeba byłoby zamienić na jakiegoś asasyna albo coś takiego, kurczę. Żeby tam synergię zrobić tu krwiożerca. Masz królową bólu na przykład zamiast tego, nie? O kurde, a dobra, jest królowa, dobra, jest drzewiec. Królowa bólu. Nie? Tutaj coś się dzieje dobrego. Tych mamy tu dwóch, niech sobie zalegają tu. Żyrokopter, a co on taki się świeci? Ładnie.
No i tego bym też chciał wymienić, kurczę. Tego ziomka, bo on taki jest... Co tu się dzieje na tym obszarze? Ja tego nie... Znaczy nic, i tak nic z tym nie zrobię. Chciałbym wiedzieć, co się dzieje, no ale... Jest jak jest. No niewiele wiem. Ale czuję, że tego akurat nie przeskoczę za bardzo. Ale może... Mówicie, żeby gyro kupować? No, no kupmy go. Tylko, że on tutaj no, z niczym mi się nie kombi. Za bardzo. Ale posłuchałem, kupiłem. Królowa bólu. Kurde, był drzewiec, fuck. Dobra, nieważne. Było, minęło. Nie ma co płakać. I był pucz. Szlak. Ale to jeszcze mogę pucza kupić, nie? Tylko, że chyba już go nie zbuduję, no. I zrobić 10 level. No, no, zrobię 10 level. W sumie powinienem... Dobra, ten tu... O kurde! Fuck, myślałem, że wygrywam to. Co tu się stało? O Jezu. Niedobrze. Dobra, dobra, dobra. Czyli to są... Czyli mogę coś tu wrzucić teraz. Samotny druid. Kurde. Tego pudża nie zbuduję raczej całego, nie? No dobrze. To już jest tak trochę, że ja niewiele wiem, co tu się dzieje. Ten tutaj jakiś szaleniec. Wszystkich mi pociął, zanim padł. Okej. Jakby się udało pudża znaleźć jeszcze jednego, byłoby super. Dobra, zrobimy to inaczej, bo tego... No właśnie, i tu jest teraz synergia, nie? Kolejny czort. Dobra, dobra, spokojnie. Nie no, co ja mam teraz zrobić, żeby go... Nie no, ten tu musi być, cholera. Szlak. Nie wiem, czy to strasznie szybko zrobiłem, chyba się pozbyłem jakiejś synergii. Synergii asasynów się pozbyłem. Zakładam, że to raczej pójdzie po naszej myśli. Nie mam synergii elfów. Cholera, nie wiem, co to jest synergia elfów dla odmiany. Mało czasu jest, a ja już tyle tu jest rzeczy, że... nie, to damy... temu. Okej. O kurde, dobra, jest pucz. Trzygwiazdkowy pucz to jest dobra informacja. Technicy. To też 5 gwiazdek, nie? Ponoć. Kupmy ich. Nie wiem, czy to coś da. Okej. Czy coś jestem w stanie tutaj więcej wymyślić? Bardzo mam dużo tych trzygwiazdkowych, ale... Ten mnie tu bardzo łatwo kosi. O tym jakimś, tym AOE tak mnie tak strasznie kroi. Ale może teraz trochę lepiej pójdzie? Nie, wykończyli mi. Cholera, ale już było bliżej, nie? Straciłem bonus na czym straciłem bonus? A tu straciłem ten bonus, cholera. To mi robiło ten bonus, nie?
Okej. No, głupia sprawa. Czy to mi coś da, jak ja kupię tego? Kurde, to już właściwie niewiele robi. Ci technicy tutaj bym miał dwóch. A kupmy ich, bo co mi szkodzi, nie? Ale dobrze, tamta walka dobrze poszła. Lepiej niż te wcześniejsze. Znowu coś nie przestawiłem? Teraz... Nie, chyba jest dobrze. Jezu, dwa statki. Tu niby coś się dzieje pozytywnego z tej strony, nie? To AOE tam kosi bardzo mocno, ale dobra, mamy to. Że tego nie mogę ulepszyć, tego króla pustyni. Zakręćmy tym. Druida mamy na wysokim. Tego to w ogóle jest strasznie bieda. Przydałby się ktoś, kto ma pazury i... Żeby mi synergii nie ukradło, ale no nie mogę znaleźć nikogo z pazurami już. Bo ten jest bardzo słaby, to bym bardzo chętnie zamienił tą jednostkę. Ale no nie mam na co. Tu nie wiem, co się wyrabia tak do końca. No umierają mi, umierają tu. To taki, ten obszar jest strasznie bolesny. Okej, no jest jak jest. Nie przeskoczymy tego. Enigma się przyda. Tak bardzo wiem, że dajecie mi dobre rady, ale totalnie ich nie kumam. Więc... Ja bym tak kieła zostawił, ale to też mi nic nie daje. Kurde. Czy to coś połączy? Nie, nie połączy. Cholera. Też nie do końca... Dobra, drzewiec jest na maksa. Nad tym mam chyba przewagę, ale to jakieś małe dziadostwo tutaj. Jezu, drogi, ile obszarowych rzeczy. Co tu się wydarzyło? Nie, no skosi mnie. Cholera. I to tak bardzo mnie skosił. Okej, no to trudno, żebym wiedział, kurde, w tym końcowym, na tym końcowym etapie, co się dzieje i jak się dzieje. Tego się mogę już raczej pozbyć. Nic tu nie wymyślę. Bardzo dużo przewijałem z nadzieją, że upoluję coś, co mi się może przydać, ale... Ale się nie przydało. Enigma. Ktoś mi polecał Enigmę, tylko no, ona się nie spina w ogóle z tym zespołem. Ale może warto było tak i tak. A, zmienić ustawienie. Kurde, za późno. No mogłem faktycznie. Tylko nie wiem, czy to by coś dało, no ale... Dobra. A może, dobra, to jeszcze nie jest ta walka. Może pozmieniam jakoś ten układ. Jakoś rozstawić tych DPS-ów zasięgowych, nie? Ciekawe. Okej. Ataki zadają 30% pobliskim jednostkom. Weźmy to, kurde, i teraz komu to dać? Takie fajne coś. Ale niech tu ma. Chciałbym ich poprzestawiać. Czemu mi tutaj to mruga? Okej. Są dwie gwiazdki.
To jest... Nie ma znaczenia. Zaszalejmy. Nie wiem, czy to przyniesie odpowiedni skutek, ale... Nie, to w końcu te ulty nagle wchodzą i jest rzeź, nie? Nie wiem, czy to przyniosło jakiś dobry skutek. No trudno, ale nie było źle. No, przede wszystkim był dobry początek. Ale to początek już kumam. Te mechaniki z końcowej fazy gry to jest coś, co jest dużo dla mnie trudniejsze do zajarzenia. No, okej.